A czy przypadkiem nie budujemy w ten sposób kolejnej wieży Babel, gdzie też y, ludzie spotkali się i mówią: zbudujmy coś razem pięknego? Czy Unia Europejska, y, chociaż idea piękna, y, niech będzie wszystkim lepiej, niech będzie pokój? No, z tym się zgadzamy, mówimy cudnie, ale y, jak patrzymy na Biblię, to znajdujemy jeszcze takie przykłady, że ludzie się spotkali, żeby zbudować sobie wielką wieżę. Dzień dobry! W dzisiejszym programie Kompas, czyli komentarzu pastorów do bieżących wydarzeń, postanowiliśmy porozmawiać na temat Unii Europejskiej. Jako Polska, 1 maja obchodziliśmy dokładnie 20 lat od wstąpienia do tej struktury. Euroentuzjaści będą podkreślać dobrobyt materialny, możliwość swobodnego handlu, pracy, podróżowania, które zyskaliśmy jako Polacy. A eurosceptycy będą mówić o utracie suwerenności, narzucaniu praw niezgodnych z tradycją, moralnością, czy też uzależnieniu od systemu, który przekupuje społeczeństwo benefitami. Jak w tej nowej rzeczywistości powinni znaleźć się chrześcijanie? Czy Unia Europejska jest dla nas bardziej błogosławieństwem czy przekleństwem? I wreszcie, czy Unia Europejska jest realizacją proroczych zapowiedzi z księgi Daniela? Na te i myślę wiele więcej pytań spróbujemy dzisiaj porozmawiać w gronie pastorów. Jest ze mną pastor Andrzej Siciński i pastor Piotr Bylina, a ja nazywam się Marek Micyk. No to jak z tą Unią w takim Waszym osobistym spojrzeniu, bo jedni pamiętają, jak to było przed Unią, inni może mniej. Jak to było przed Unią? Jakbyśmy tak spróbowali z perspektywy Polaka, oj, tak jak, spa, jak patrzę na kolor Waszych włosów, koledzy, to, to <noise> tych wspomnień przedunijnych mam więcej. Zdecydowanie. <noise> Ale e, powiem, że e, pytasz, o, pytasz o osobiste podejście. Ten rok 2004 naszego wstąpienia pamiętam doskonale, bo też wtedy wybrałem się po raz pierwszy na taki dłuższy pobyt zagraniczny, kilkumiesięczny. Gdzie I byłeś? pojechałem do Anglii. Mm -hmm. I do, 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 do szkoły trochę się tam języka angielskiego uczyć. I ten moment, gdzie na lotnisku to jeszcze nie była pełna swoboda, mm -hmm. prawda, ale gdzie były bramki dla członków Unii Europejskiej i e, dla nie, nierezydentów. Tak Byłem taki zadowolony i taki dumny bowiem w pewnym sensie to była realizacja też i, i jestem tym, tym pokoleniem, które w młodości było pokoleniem Solidarności, pewnej też walki o inny, o inny świat, wolny od komunistycznych, różnych ograniczeń. Pozbawiania ludzi wolności, nawet wolności podróżowania, kiedy o paszport trzeba się było prosić, a ewentualnie iść na jakiś układ z władzą, żeby go dostać. Jeszcze życie w cieniu zimnej wojny, gdzie nie wiadomo, czy coś nie spadnie na Dokładnie głowę. Dokładnie tak. I, i, ten, I ten moment po tych latach dziewięćdziesiątych, tego kryzysu, zmiany ustroju z jednego na drugi, prawda, kiedy lata dwutysięczne się zaczynają i, i, i że mogę swobodnie podróżować, mam paszport i jako obywatel Unii. Z tego skorzystała też i moje dzieci studiując za granicą. Jedno z moich dzieci mieszka za granicą, ma tam rodzinę w Europie. I jeździsz z dowodem. Jeżdżę zupełnie swobodnie to jest dla mnie wielkie błogosławieństwo. Mhm. No, ja też pamiętam, że pierwsze wakacje od razu, jak weszliśmy do Unii, to pojechałem ze studentami. Spodkowy leśnej do Norwegii e, popracować, i było to no, wielkie błogosławieństwo w takim wymiarze ekonomicznym, również te otwarte granice. E, co prawda wyjeżdżając z Polski jeszcze były jakieś kontrole, ale to było już dużo mniej niż to, co się pamiętało z poprzednich lat, ale pamiętam, wjeżdżając do Skandynawii, gdzie przejeżdżaliśmy między kolejnymi krajami i tam nic nie było, to było. To był szok i, i była, była myśl, że tutaj będzie tak samo. To się w głowie nie mieściło. Minęło 20 lat i okazuje się, że tak jest. Ja z kolei nie znam smaku walki o wolność, o jakieś wyswobodzenie spod jakiegoś jarzma. Natomiast wyrastałem już jako dziedzic tych wszystkich swego rodzaju zwycięstw. Urodziłem się w 86 roku, lata 90. To jest taki powolne przejście. Polski w kierunku zachodnim. Tak jak myślę sobie o życiu w tych czasach, dorastaniu w tej rzeczywistości, to też bym powiedział, że raczej oceniam to subiektywnie, osobiście, jako błogosławieństwo. Tak jak tutaj to pytanie padło od Marka. Natomiast no, taka szkoda, większa czy mniejsza, jaką, jaką widzę, pamiętam i odczuwam zawsze, kiedy wracam w swoje rodzinne strony. W 2005 roku zdawałem maturę ze swoimi rówieśnikami. Wielu z nich bardzo szybko opuściło nasz kraj. Akurat Świebodzin, w którym dorastałem, to była miejscowość, z której wiele osób przemieszczało się wtedy. Ten Świebodzin? Ten Świebodzin. Do Wielkiej no Brytanii. Było dużo bliżej, żeby wyjechać właściwie. Tak, Tramwajem prawie można. Tak, tak. Ale, ale bardzo dużo moich rówieśników skończyło właśnie na wyspach. I taki negatywizm, jaki widzę w takim otwarciu się Europy jest taki, że nagle zaczyna się większy niż normalnie przepływ ludzi, otwierają się jakieś atrakcyjne rynki i dzieje się rzecz bardzo prosta. Człowiek wraca w rodzinne strony lub pozostaje w miejscu, gdzie dorastał i nagle... Nagle ludzie znikają. Nie? Oczywiście wpisuje się to w jakiś trend współczesności, w ogóle dążenie do, do życia w większych Ale, ale, ale tego, typu przepły... tak. tego typu przepływy, dokładnie, tego typu przepływy były zawsze, jeśli żyło się na jakiejś wsi biednie, a obok było miasto, gdzie można było żyć, no może nie w luksusach, ale mniej biednie. Więc to było naturalne, zwłaszcza po latach dziewięćdziesiątych takiej, które doprowadziły do głębokiego zubożenia dużych warstw zwłaszcza w mniejszych miejscowościach na różnych wsiach gdzie wcześniej były PGR -y, to wszystko zniknęło ci ludzie musieli się gdzieś zagospodarować No i można było podróżować można było pracować można było kupić samochód za granicą i bez cłago sprowadzić sobie do Polski i jeździć fajnym samochodem, gdzie kiedyś jakieś polmozbyty, jakieś losowania, jakieś znajomości, a teraz nagle człowieku popracujesz, sobie kupisz, będziesz miał. No nawet jak trzeba wyjechać, to wyjedziesz. Mhm. Możesz zostać, możesz wrócić niesamowite nowe perspektywy i jeżeli mówimy o tym wymiarze ekonomicznym, to wszyscy powiedzą, jest nam lepiej. Spojrzymy na szkoły, to wszystko wygląda inaczej. Spojrzymy na, na autostrady. Wow, to jak kiedyś wyjeżdżaliśmy, jeżdżąc z tej Norwegii, wyjeżdżaliśmy z Polski, wjeżdżaliśmy do Niemiec, tam się zaczynała autostrada, a teraz mamy to samo. To te 20 lat to jest ogromny przełom, jeżeli chodzi o rozwój całej infrastruktury. Technologii, zasobności, sklepy, półki, które się uginają od towarów, ale są elementy, które zmieniły się w sposób może nie, nie najlepszy, taki z naszej perspektywy, jak tutaj siedzimy. Jak byście określili zmiany w społeczeństwie, w duchowości, w rodzinie? Czy te 20 lat jest również takim błogosławieństwem, jak wymiar ekonomiczny? Oczywiście zacznę od duchowości, może ktoś inny podejmie inny temat, ale fakt mamy coś takiego jak, jak narastającą sekularyzację społeczeństwa. Ale można zapytać, ale czy winna temu Unia Europejska? A czy nie, nie jest temu winien sam stan duchowny? Już abstrahując od kościoła, bo w jednych krajach jeden kościół jest większością, inne są mniejszością, i w różnych krajach jest różnie, prawda? Ale kościoły jako instytucje, kler, osoby duchowne my też nimi jesteśmy, prawda? W jakimś sensie możemy też i sami siebie zapytać o, tym, o to, czy dajemy dobry przykład. Ale no, media donoszą o, o bardzo wielu złych przykładach ludzi Kościoła, ludzi, którzy uważają się za reprezentantów Boga na ziemi, a jednocześnie od tego Kościoła, od duchowo... A, za, a co za tym idzie? W pewnym sensie od duchowości, odstręczają, bo, bo skoro tak mówią ludzie Kościoła, reprezentanci Boga, to co to za Bóg, co to za Kościół, do widzenia. Więc tutaj bym też szukał przyczyn narastającego sekularyzmu. To nie jest no i... tak, że się zrobiło I... tak wygodnie, że... Trudniej do kościoła trafić. I oczywiście też w pewnym dobrobycie, w pewnym mhm. też y, y, dobrobycie. Y, można przeprowadzić taki prosty eksperyment, y, trzymając, patrząc w niebo i trzymając z daleka monetę. Prawda? Że kiedy zaczniemy tę monetę coraz bliżej y, do siebie y, przysuwać, do oka, przez które obserwujemy niebo, i kiedy ta moneta będzie już bardzo blisko, to w pewnym momencie przesłanie nam całe niebo. Pieniądze przesłaniają, potrafią przesłonić Boga. Jeśli są dobra różne, materialne, łatwo dostępne i nie trzeba się o nie modlić, wystarczy pójść do sklepu i nawet nie trzeba się liczyć z tym, ile to kosztuje. No to wielu ludzi myśli, po co nam Bóg? Więc to nie Unia, mam wrażenie. Jest winna, chyba że pośrednio, przez to, że pozwala ludziom na dość wysoki poziom życia. No dobrze. Tylko, że jaka jest alternatywa? Albo przyłączymy się do zachodu, albo przyłączymy się do wschodu. My nie możemy żyć w Europie i pozostać neutralni, niezależni, niezwiązani. To znaczy, z jak Szwajcarzy. To znaczy, są ludzie, którzy myślą, że tak można. Tylko, że to trzeba być bardzo niedoświadczonym człowiekiem, żeby twierdzić, że, że, że tak można. Bo słusznie powiedziałeś. Nie jesteśmy Szwajcarią. Przez Polskę można przejść z lewej na prawą i z prawa na lewą, jak się chce, bez większych problemów, a zwłaszcza dywizję czołgów. I to już bywało. Co już bywało, a zawsze my mieliśmy na tym najgorsze. Tak, zawsze tutaj na tym styku. No to życie duchowe ucierpiało, odczuwamy to. Kościoły um, chyba w większości pustoszeją. Ludzie znaleźli sobie. Życie satysfakcję. rodzinne też właśnie, z satysfakcją No i co z tym życiem rodzinnym? Dlaczego? Jeżeli tak dobrze, ludzie teraz sobie powinni siedzieć, rozmawiać, jeść razem te dobre awokado, banany, pomarańcze, delektować się życiem, przytulać się. Czemu tak się nie dzieje? Czasami biorę udział w programach, sorry za konkurencję, że wspominam, w programach sprawy dla reportera. I jedna z ostatnich spraw to była sprawa mężczyzny, małżeństwa, które najpierw razem wyjechało do Niemiec i długo tam pracowali, razem. Potem porodziły się im dzieci. Mężczyzna bardzo dużo pracował, żona wreszcie chyba nie pasowało jej to, postanowiła wrócić z dziećmi do Polski. On tam został dalej pracował, raz w miesiącu przyjeżdżał. Do kraju, żeby się z nią spotkać na weekend, i zaczęła się masa problemów, które doprowadziły do rozpadu tego małżeństwa, do różnych bardzo złych rzeczy w tym małżeństwie i dla ich dzieci. I mężczyzna szukał ratunku w telewizorze, w telewizji, w programie. I powiedziałem tam taką rzecz, że pierwotną przyczyną wszystkich problemów jest małżeństwo na odległość. Jak wspomniałeś, że tylu ludzi wyjechało na, na, na ten zachód, bo się otworzyły granice, to nagle wy, wyjechali, a rodziny zostały na zasadzie zapracuję, pieniądze przyjadę, przywiozę, postawimy dom i tak dalej, albo ściągnę was tam. A się okazuje, że zanim to się stanie, to wiele rodzin, które żyją ze sobą na odległość, nie jest w stanie tego przetrwać. To jest jeden z powodów. Inną rzeczą będzie powstawanie małżeństw, bardzo zróżnicowanych kulturowo. Nie jest łatwo zbudować satysfakcjonujący związek małżeński, be, mając mentalność y, no, w takiej dużej rozbieżności. Jest to na pewno pewne wyzwanie. Akurat ja wspominałem o rówieśnikach, którzy zdali maturę, i zdaję sobie sprawę, że minęło 10-15 lat, i część z nich wróciła właśnie z małżeństw. Y, z ludźmi z innych kultur, które po prostu przestały funkcjonować. Nie znaczy, że jest to zasadą, ale na pewno, o ile wyjazd w ramach kraju z mniejszego do większego miasta i budowanie małżeństwa nadal z osobą tutaj dorastającą i mającą no, jakieś zbliżone poglądy co do życia. I, pewien kod kulturowy. Tak, tak, dokładnie. To, to w momencie, kiedy Europa staje się tak otwarta, to te małżeństwa powstają w sposób który na pewno naraża je na, na, więcej, na więcej wyzwań. Nie? Ja myślę, że też dużym problemem dla, dla rodziny jest mnogość tak wyzwań, jak i możliwości, bo y, kiedy nie musimy wybierać, to jest nieraz prościej. Jak otwierasz lodówkę i masz y, tylko serek, no to jesz serek, a jak otwierasz i tam jest pełno, to aż nie wiesz, co tu zjeść. I w momencie, kiedy życie daje tyle możliwości i każdy z małżonków rozgląda się y, w, i tu, i tam, i co by tutaj robić, i trzeba to wszystko jakoś pogodzić, y, więc znowu ten dobrobyt, ta y, mnogość y, tych Rzeczy, którymi możemy się zająć, one też sprawiły trudność dla, dla człowieka, który musi zauważyć drugiego. Moje, ja, które krzyczy i domaga się, ja chcę robić to i to, i to jest moje hobby, moje pragnienia, a tutaj są e, Twój rozwój i twoje, e, Twoja kariera, i to trzeba było jakoś na to zgodzić. No i poza tym ta wolność, którą oferuje nam Unia Europejska, nawet w swoich pewnych wartościach i zasadach, prawda? Y, które leżały u podstawy jej utworzenia. O nich też warto tutaj powiedzieć. Ta, Właśnie, wol, wol, ta wolność też, też przekłada się na pewną też pewn pełną swobodę, powiedziałbym moralną, albo swobodę w sferze moralności, która objawia się akceptacją niemoralności, wszelkiej niemoralności, która nie jest zakazana prawem ludzkim. Bo jesteśmy reprezentantami Boga i Jego praw, więc wiemy, że są pewne zachowania, które są niemoralne, y, których nie, nie, nie akceptujemy, ale które są oczywiście zgodne z prawem. Ta I sekularyzacja. I, I Europa na zasadzie ta, ta, y, ta zjednoczona, mm -hmm. ta y, reprezentująca zachodni, nawet nie tylko styl życia, ale pewne zachodnie wartości, cywilizacji zachodniej. Pełnego indywidualizmu, pełnej wolności we wszelkich sferach, we wszystkim, co nie jest zakazane prawem, to powoduje, że pewna, no wkrada się y, z perspektywy chrześcijańskiej, bo o nią pytasz, pewna rozwiązłość. I to jest coś, co mam wrażenie, jest jednym z głównych powodów y, u eurosceptyków y, strachu przed Unią Europejską, że co to będzie. Jeżeli Unia nam tutaj zacznie narzucać pewną y, no, swobodę w tym zakresie, prawda? Będziemy się bać zgi, dzieci zgi, na ulicę wypuścić, do szkół puścić, bo co tam będą uczyć mhm. tych dzieci w tych szkołach, prawda? No w, w, oczywiście można w jakimś sensie podzielać y, niektóre z tych obaw, ale pytanie. Y, pytanie, co jest alternatywą dzisiaj. Jeśli nie to, to co? Dyktatu, dyktatura, I, która powiecie, i, i jak Pytanie, czy to, że ktoś daje mi wolność przekraczania norm moralnych, czy, to, czy on mi narzuca, że ja mam je przekraczać? Dokładnie. Dokładnie, ja myślę, że jeśli patrzymy na to z perspektywy chrześcijańskiej, to każdy, kto staje się uczniem Chrystusa, dorasta też do zrozumienia, czym jest dar wolności. Mhm. Jest wielkim przywilejem, który Bóg daje i go nie odbiera. A jednocześnie wielką odpowiedzialnością i jakaś taka dojrzałość w tym życiu religijnym, duchowym, ona wiąże się z tym, że potrafimy uszanować przestrzeń, w której dano nam wolność, ale też uczymy się zarządzać tą wolnością. I to jest wyzwanie. W moim odczuciu na dzień dzisiejszy, po, po jakichś tam latach doświadczeń z Bogiem, z ludźmi wierzącymi, powiedziałbym, że jest przejawem niedojrzałości czy braku dojrzałości postulowanie narzucania. W wielu sztywnych norm, które dokładnie muszą określać to, jak Twoje życie i życie w, w wspólnoty, która przecież przeżywa bardzo różnorodne doświadczenia, musi wyglądać. Bo, hmm. no. no to z tą historią, bo widzimy dobrodziejstwa, widzimy przekleństwa, które wniosła ta wolność i dobrobyt w nasze życie, a szukając genezy, kto na to wpadł. Co tam doczytaliście, co wiecie o tej Unii, skąd ona się wzięła? Czy tutaj będzie to dla nas jakąś wskazówką w naszych poszukiwaniach tych dobrych i złych stron Unii Europejskiej? Ja odżegnuję się od wszelkich stwierdzeń, że Unia jest przekleństwem. Jeśli już, to mogę mówić o przekleństwie współczesnego, w, 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 czasów ostatecznych, o których Pismo Święte mówi, będące. B, b, które będą pełne różnych złych rzeczy między ludźmi. Yy, i, I to w tym mogę to widzieć, ale nie w samej Unii Europejskiej. Oczywiście Unia Europejska jest pewną też częścią emanacji współczesnego zachodniego świata, zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji, prawda, która jest przez swój dobrobyt trochę, dek nawet bardzo dekadencka z tymi przejawami, o których już tutaj mówiliśmy. Ale dla mnie błogosławieństwem. Jest nie tylko to podróżowanie, o którym wspominaliśmy, swoboda, ta pewna wolność realizowania siebie, nie wiem, uczenia się, gdzie chce, podejmowania pracy, gdzie chce, tak, ale również i chyba przede wszystkim, że ideą jej założenia po wojnie, po dwóch wojnach światowych, gdzie zginęło miliony ofiar, wśród takich założycieli Unii. Idei Unii, jak Robert Schumann, na przykład, jego rondo mamy gdzieś tu w Warszawie, to było to, żeby stworzyć organizm ponadpaństwowy, który uchroni Europę od kolejnej wojny. Jeśli w pierwszej zginęło, ile tam, 14 milionów ludzi, coś koło tego, w drugiej 60, to ile mogłoby zginąć w trzeciej? Uchronić Europę przed tym. I ta część Europy, która należała od e, swojego po, początku, kiedy się pojawiły pierwsze tego typu orga, organizmy zjednoczeniowe Unia Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza, potem Unia Europejska właściwie wojny między nimi już nie było. To jest najdłuższy okres bez wojny w historii naszego kontynentu tej części naszego kontynentu to jest coś niesamowitego. Ja nie mogę tego tak traktować. Im bliżej wojna jest naszych granic, gdzieś tam ze wschodu, a nie na innych kontynentach, ale na naszym i gdzieś tam ze wschodu, im bliżej ona jest z nas, tym bardziej doceniam to, że żyjemy w tym obszarze Europy, które, który w całej swej historii ma najdłuższy okres bez wojny. Tym bardziej, że Europa zawsze była miejscem, gdzie te narody mieszkające tak blisko siebie i tak spolaryzowane, bez przerwy z sobą miały konflikty. Dokładnie. Więc to, to faktycznie jest najdłuższy okres pokoju. A jako chrześcijanie, kiedy Bóg mówi mi w swoim słowie ze wszystkimi, o ile to od was zależy, pokój miejcie. Właśnie to odnalazłem. Tak. Mm. Tak? pasowało mi bardzo to właśnie przypomnieć. To powiedz, gdzie to jest jeszcze, żeby... E, tak, tak, mogę powiedzieć. Oczywiście list do Rzymian, rozdział 12 i wiersz 18. Jeśli to można, o ile to od was zależy, więc ten wysiłek ludzki jest też tutaj podkreślony, ze wszystkimi ludźmi, Pokój tak, mieć, ja, ja lubię jeszcze z błogosławieństw, które Jezus wypowiada na górze Mateusza. Piąty rozdział błogosławieni pokój czyniący, więc ktokolwiek. Więc jest działania, jakaś grupa podejmuje. polityków, którzy na pewnym etapie, prawda, czy wizjonerów, którzy na pewnym etapie mówią, stwórzmy coś, co pozwoli nam przemieszać interesy wzajemne, prawda, żeby, żeby granice przestały nas, żebyśmy przestali się o. znamy, Sa, samych swoich, prawda? O co ta cała awantura się zaczęła? O, o trzy palce <noise> na miedzy. miedzy tak. To dwóch ludzi się potrafiło tak skłócić, dwie rodziny, rodziny, prawda? A, a, I na kolejne pokolenia to przenieść. A co dopiero, kiedy mówimy o państwach? Jeśli powstaje organizm i, i jacyś politycy chcą uchronić kontynent przed kolejnym holokaustem całych narodów. Ja doczytałem, że to jeszcze przed II wojną światową był pewien ruch paneuropejski i tam wielu myślicieli, właśnie tych doświadczonych obrazami I wojny światowej, tam również jako Polacy wkładaliśmy pewną swoją myśl, jako naród, który ucierpiał na niewoli, też te konflikty między narodami, a my w tym wszystkim byliśmy umęczeni. I co tu zrobić, żeby, żeby się z sobą nie bić, więc połączenie wspólne interesów, ale to, co bardzo mi się podobało i takie bardzo biblijne jest, to to, co zresztą cały czas w Unii Europejskiej funkcjonuje, ta wspólna kasa, gdzie wszyscy wpłacają i bogaci dają biedniejszym. To, to, jest, to jest jak najbardziej biblijne, gdzie, by, gdzie mamy wyrównać. I mhm. w tej myśli, unijnej to było e, tak, takie e, rozumowanie, że jeżeli wszyscy będą mieć to, co do życia potrzebują, to nie będzie powodu, żeby się bić. Więc mhm. jeżeli, jeżeli ci bogaci nie będą tylko trzymać dla siebie, tylko stworzymy mechanizmy, żeby bogaci dali biedniejszym, jeżeli się wyrównają różnice, jeżeli my będziemy mogli razem budować, z sobą handlować, pracować u siebie nawzajem, jeszcze ludzie zaczną podróżować, wymieszają się, to nie będzie powodu do kolejnych wojen. I no, dla mnie również ta idea była nie, nie tylko ekonomicznie korzystna, ale ona była taka, taka boska, bo jeżeli ma, uchronimy ludzi od bijatyki, a skupimy ich na budowaniu lepszego świata, no nawet jeżeli po tej stronie wieczności, ale no, Bóg powiedział, żebyśmy ten świat zagospodarowali, więc zróbmy to w sposób po Bożemu. Ja tutaj odnoszę się jeszcze, Andrzeju, do tego, co powiedziałeś. Użyłeś słowa stworzyli, próbowali stworzyć. tak? To jest ciekawe, bo w pierwszym liście Piotra jest taki tekst, który mówi: bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. I potem ten ludzki porządek tamtych czasów jest naszkicowany. Mhm. Ja kiedyś przygotowując. Który w tamtych czasach był dużo gorszy od obecnych. Tak. Ale zwróciłem uwagę na to, że ta kwestia tego porządku, jeśli chodzi o, o tą warstwę językową, wiąże się z ideą stworzenia. To jest ciekawe, bo stwórca stworzył pierwotny porządek, który został z jakichś powodów naruszony, ale ludzie też tworzą w każdym czasie, na każdym kontynencie, w każdej jakiejś przestrzeni, jakiś porządek. Tutaj padło pytanie, czy Unia Europejska. A jest... Bóg jest Bogiem pokoju i porządku. Tak. Ale padło pytanie, czy czy Unia Europejska jest błogosławieństwem czy przekleństwem. Ciekawe jest to, że z perspektywy tutaj pierwszego Piotra jest, wierzący są zachęceni do tego, by w ramach aktualnie obowiązującego ludzkiego porządku y, funkcjonować z pewnym szacunkiem wobec tego porządku, ale jeszcze więcej, no może nie jest to czas teraz i miejsce, żeby to rozwijać, ale jeszcze więcej y, do chrześcijaniny jest skierowany apel, by w ramach tego porządku być błogosławieństwem. Czyli szanować ten porządek, który jest, on y, ostatecznie zawsze będzie miał swoje defekty. Tutaj, Andrzej mm -hmm. wspomniałeś o, o, o powodach y, rozpadu małżeństw, y, jeśli buduje się je na odległość. O prawda? pewnych moralnych deficytach. Tak, ale no, tutaj myślę, że w tym gronie i, i każdy czytelnik Pisma Świętego zgodzi się z tym, że od czasu upadku Kłada Majewy ludzka natura jest zepsuta. Można mieć najlepszy porządek, zaplanowany, ustalony, spisany, można wkładać w to wysiłki, ale zawsze ta skłonność ludzkiej natury do, 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 do grzechu, do upadku, ona jednak spowoduje, że nie będzie to na najwyższym poziomie. Zawsze będą gdzieś jakieś defekty. Nie? A czy przypadkiem nie budujemy w ten sposób kolejnej wieży Babel, gdzie też y, ludzie spotkali się i mówią: zbudujmy coś razem pięknego? Czy Unia Europejska, chociaż idea piękna, y, niech będzie wszystkim lepiej, niech będzie pokój, no Z tym się zgadzamy, mówimy cudnie, ale ty, jak patrzymy na Biblię, to znajdujemy jeszcze takie przykłady, że ludzie się spotkali, żeby zbudować sobie wielką wieżę. No ale fakt, że Pismo Święte opisuje zbudowanie takiej, prób, próbę zbudowania takiej wieży, takiej, znaczy ta no, analogia nie jest, myślę, trafna, bo tamto budowanie tej wieży było w ewidentnej opozycji do Boga. Ewidentnej opozycji do Boga, gdzie Bóg powiedział, rozproszcie się po całej ziemi i ją zaludnijcie, a twórcy wieży powiedzieli nie, nie rozpraszajmy się, skupmy się bo tylko w tym skupieniu zbudujemy sobie taką wieżę, która nigdy więcej nie pozwoli, żeby nas jakieś wody potopu zalały. To w domyśle jest do powodów budowania tej wieży, bo ona miała sięgać aż do samego nieba. A wcześniejsze opisy potopu pokazywały, że zostały zalane nawet największe góry e, przez wodę, która spadła z nieba. Więc to było w opozycji do Bożej obietnicy, że Bóg powiedział już więcej potopu nie ześle, wyrażała to budowanie wiarę w tę Bożą obietnicę i nadto Bóg mówił rozproszcie się, a tutaj powiedzieli, ówcześni władcy nie zjednoczmy się raczej, skupmy się, bo tylko tak możemy coś takiego zbudować. Myślę, że to nie jest tak. Jak patrzymy nawet na, na początek Unii Europejskiej, to z tego co pamiętam, Robert Schuman był nawet bardzo wierzącym człowiekiem, i nawet kiedy patrzymy na flagę Unii Europejskiej, to każdemu czytelnikowi Biblii powinna ona coś przypominać. 12 gwiazd na tle nieba. Taki obraz jest w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, bodajże w początkowych wersetach. Zobaczyłem znak na niebie, oto niewiasta odziana w słońce i księżyc, I księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z dwunastu tak. gwiazd. No, ale wiem, że to dotyczyło starożytnego Izraela, więc... Schumann Sz był, jeśli dobrze pamiętam, katolikiem. On, I chadzał do on katedry w, tamtym czasie, w Strasburgu. On w tamtym czasie interpretował ten fragment po katolicku, tak. widząc w nim obraz Marii. W niebo wziętej, ale jakby nie patrzeć, czy się zgadzać z nim, czy też się nie zgadzać, większość nawet współczesnych komentarzy, chyba nawet katolickich, dostrzega, że jednak trudno tam Marię umiejscowić w tym fragmencie. Ale był to religijny człowiek, który chciał pewne, może nawet biblijne idee, wartości zaszczepić w tym nowym świecie powojennym żeby nie doszło do wojny kolejny raz. To jeżeli mówimy Stąd Mary tam nie ma, ale 12 gwiazd na tle nieba zostało. Jeżeli mówimy, że Unia Europejska nie jest podobna do wieży Babel, a co zrobić z księgą Daniela i drugim rozdziałem, gdzie mamy proroctwo wizję świata od czasów babilońskich. Najpierw król we śnie zobaczył, ten posąg zapomniał. To jest cała historia, którą znamy bardzo dobrze. Piękne. My prorocwo. znamy widzowie, mogą nie znać Tak, więc, więc wie może... w wielkim telegraficznym skrócie posąg, kiedy król myśli nad historią świata, co będzie z jego imperium, król babiloński. Bóg, Bóg mu objawia, przychodzi prorok Daniel, który wyjaśnia: mówi: Król, ty jesteś głową ze złota, a po tobie będzie inne. Imperium, i tutaj mamy um, e, ramiona ze srebra, czyli e, mamy Medopersję, później są Biodra z miedzi, miedzi Grecja, później są nogi z żelaza, mamy Rzym. I jak patrzymy na historię świata, to dokładnie tak się dzieje. Te imperia po sobie następują, tam nie ma nic pomiędzy. A po Rzymie ten posąg ma stopy, gdzie jest glina pomieszana z żelazem. I e, jest komentarz. Samego proroka, który mówi, a że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. I jest to obrazem czasów, w jakich żyjemy. Są narody, które się z sobą mieszają, nie mogą się zmieszać, a tymczasem powstaje Unia Europejska, która mówi, ale my to jakoś połączymy. Zmiesza, połączymy. Czy Unia Europejska nie jest w takim razie jakimś tworem, który jawnie występuje przeciwko prostwu, które Bóg podaje? Mówi, nie zmieszają się, a tutaj ludzie mówią, ale my spróbujemy. Tylko pytanie, czy Bóg przez to proroctwo i danielową interpretację pokazuje, co jest jego wolą, czy co nie jest jego wolą, czy raczej po prostu opisuje, jakie będą ludzkie dążenia, które ostatecznie nie spełnią się, bo. Bo no to proroctwo ono prowadzi nas do jakiegoś ostatecznego punktu, i w tej naszej rozmowie, stawiając tak pytanie, czy Unia jest błogosławieństwem, czy przekleństwem, to my wchodzimy w takie pytanie, no, które dla osoby wierzącej <głosławieństwa> wydaje się takie bardzo, bardzo trudne, bo jak, jak ostatecznie ludzkie twory, czy w skali takiej małej, czy dużej możemy nazwać błogosławieństwem, tak? Bo wszystko, co ludzkie jest przemijające, jest obciążone ułomnością grzechu. Natomiast, natomiast, właśnie drugi rozdział Księgi Daniela pokazuje, że poza tym, że ludzie coś tworzą, to Bóg coś stworzył i Bóg coś odtwarza. I tego prawdziwego błogosławieństwa, prawdziwego pokoju, ostatecznego, prawdziwego dobrobytu, szczęścia, my szukamy gdzieś, gdzieś wyżej, tak? gdzieś, gdzieś dalej. Dlatego ja bym, ja bym niekoniecznie tutaj widział, że Bóg w proroctwie zabronił jednoczenia, a ludzie wbrew temu jednoczyć się próbują. Raczej wskazał, tak mi się wydaje, że mimo tych prób, to nie tu, nie w tej doczesności, nie w tym, co ludzie są w stanie zrobić, po, y, znajdziemy jakieś ostateczne takie upragnione rozstrzygnięcie. Czyli, żeby nie, wi żeby nie wiadomo, jak ludzie pragnęli się zjednoczyć. I doprowadzić, by te twory, które powołają do istnienia organizmy państwowe czy ponadpaństwowe, były trwałe i przyniosły im trwały dobrobyt, żeby nie wiem jak mieli dobre intencje, nawet bo nie zawsze na przestrzeni historii te, tego typu działaniom towarzyszyły dobre intencje, ale żeby nie wiem nawet jak dobre intencje mieli, to i tak to na dłuższą metę nie przetrwa próby czasu. Bo nawet ta glina, póki mokra, potrafi jakoś tam tak. do tego żelaza przylegać, ale jak wyschnie, to od tego żelaza odpadnie. Jak podałeś to proroctwo, przypomniałeś je, to ja myślę, że warto naszym tutaj widzom y, zwrócić jeszcze uwagę na, na, na kilka takich momentów. Po pierwsze, na aktualność. Ono pochodzi z VI wieku przed naszą erą, to proroctwo. Bóg przemówił w śnie do pogańskiego króla, a wykład snu dał mu żydowski prorok, który był niewolnikiem na tym babilońskim dworze, prorok Daniel, i zapowiedź tych, tych czterech imperiów złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego. Ja nawet w wielu książkach znalazłem nawiązania do tego, a nawet my w naszej kulturze mamy. Kolos na glinianych nogach. Po powiedzenie, kolos na glinianych nogach jest ewidentnie, tutaj do naszych widzów się zwracam, ewidentnie pochodzę, pochodzi właśnie z drugiego rozdziału księgi Daniela. Co oznacza, że to w przeszłości było tak szeroko dyskutowane, że aż stało się powiedzeniem. I to jest ciekawe, że i w czasach bliskich Nebukadnezarowi czy Nabuchodonozorowi, Nabuchodo... wybaczcie, te koncepcje i posągu jako sylwetki, na której pokazuje się historię i tych konkretnych metali też mogły być znane. Są świadectwa historii, że już w VIII wieku przed naszą erą greccy historycy posługiwali się złotem, srebrem, miedzią i żelazem, opowiadając o różnych etapach historii świata. A w czasach Nabuchadnezora w Egipcie, kiedy mówiono o historii, wykorzystywano. W Babilonii. I w Egipcie. A w Egipcie? W Egipcie, w czasach w Egipcie tak, w innym w takim silnym ośrodku cywilizacji mm -hmm. wykorzystywano sylwetkę człowieka, żeby pokazywać jakiś chronologiczny upływ czasu i jakieś etapy w historii Ziemi. Więc dodam tylko, że my coś zaczerpnęliśmy, ale też Bóg, kiedy przemawia w tym śnie. To przemawia też językiem, który dla tego człowieka jest w pewnym stopniu zrozumiany, choć potrzebuje jeszcze pomocy jakiegoś wierzącego, żeby to w pełni e, uchwycić. Dla mnie istotne nie? jest to, że zostały zaznaczone istnienie czterech królestw, a nie pięciu czy sześciu, mm -hmm. czterech takich e, imperiów, powiedziałbym, e, bardzo rozległych, które następowały jedne po drugim. I prorokswo zapowiada, że czwarte nie ustąpi miejsca piątemu, a piąte szóstemu, a szóste siódmemu, mówi, że czwarte się rozpadnie. Rozpadnie, a po tym rozpadzie już powiedzieliśmy, że te czwarte to był właśnie Rzym. I rzeczywiście Rzym nie ustąpił pod naporem jeszcze większej potęgi od siebie. Rzym się po prostu rozpadł pod naporem różnych germańskich plemion, ale które nie utworzyły jednego organizmu, tylko tylko szereg, szereg mniejszych organizmów, państw, prawda? Ale które według proroctwa zaczęły niemal od samego początku dążyć do zjednoczenia, żeby. Czy będzie coś jeszcze po nich? Żeby proroctwa? przywrócić tę imperialną y, wielkość. I to przecież wśród germańskich plemion pojawiła się idea cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Już tysiąc lat temu. Tak? Nawet Polska już wtedy na Zjeździe Gnieźnińskim w 1000 roku. Yy, aplikowała yy, do prawda? pierwotnej Unii a, Europejskiej. Aplikowała do pierwotnej Unii <laughs> Europejskiej i, yy, 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 żeby nie powiedzieć z ukrytą opcją niemiecką. <laughs> Ale yy, istotne jest właśnie to, że, że potem, właściwie, cała późniejsza historia Europy. To jest próba od, odtworzenia, nawiązywania do pewnych wartości jeszcze obecnych i idei obecnych w cesarstwie rzymskim, do prawa rzymskiego, do rzymskiej organizacji w, politycznej, wojskowej. Więc widać, że ten, to żelazo, ono się tu przewija jeszcze. Ale się nie dawało. Y, ale to, co najbardziej kluczowe, nie zmieszają się z sobą. I czy po tym okresie y, jeszcze coś będzie, czy jeszcze jakieś imperium y, po narodach, które się nie mogą z sobą pomieszać. Co jeszcze ma być, według prorostwa? No, muszę jeszcze dopowiedzieć zdanie, że one się starały mieszać na różne sposoby. Przez, ale się nie mogą zmieszać, sojusze, bo przez, z gliną, przez, jak mówi prorostum. Przez małżeństwa, prawda, różnych rodów, między władcami. Prze, teraz przez Unię, ale Wcześniej też to się nazywało Unia, mieliśmy swoje lokalne unie litewskie, i tam. Tak, no i też się rozpadło, też przeminęło. No, według proroctwa tam jest powiedziane, że w pewnym momencie, gdy w tej wizji wyjaśnianej we śnie, w tym śnie, a potem w wyjaśnieniu, prorok doszedł do momentu, że i ty, król, widziałeś, że czwarte czwarte królestwo to było z żelaza a te jego potem nogi stopy to po części z żelaza po części z gliny prawda a potem oderwał się kamień od góry tak. bez udziału ludzkiej ręki i uderzył w te stopy z żelaza i gliny i rozpadł się cały ten posąg i, i na miejscu kamienia nie nie na miejscu kamienia Rozrósł się on wielką górę i w komentarzu proroczym to jest obraz nadchodzącego Królestwa Bożego, takiego, które już nigdy nie przeminie, nie ustąpi kolejnemu imperium, nie rozpadnie się wewnętrznie, będzie jednolitym królestwem, które będzie istniało na wieki. A my żyjemy w czasach, kiedy posąg jeszcze stoi? I żyjemy w czasach kiedy e, widzimy narody, które próbują się z sobą mieszać, ale prostwo mówi, że się nie zmieszają, że im nie wychodzi, nie wychodzi. Ale to, wydarzeniem... nie, ale to wcale nie znaczy, że intencje by przyłączyć się do Unii, być w niej, że one są złe. Każdy chce w niej być, bo czuje, że w niej będzie mu lepiej. Wszelki ludzki porządek, który harmonizuje tak. z zasadami pisma świętego, w tych szczególnie obszarach, gdzie harmonizuje, tak. powinien być należy i należy wspierać. Oczywiście, oczywiście. Zepsute ludzkie serce, ono nigdy nie wypracuje czegoś doskonałego. Czy skierujemy się na zachód, czy skierujemy się na wschód, taki czy inny model, zawsze poniesiemy ostateczną klęskę, i dlatego rozwiązaniem jest. Nowe stworzenie. To, Boże, Królestwo. To czy, to Boże Królestwo. Jeśli chodzi tak. o organizmy ziemskie, polityczne, naprawdę chrześcijanie dzisiaj mają jedynie wybór między mniejszym a większym złem. Tak. E, nawet w Unii, której możemy wyliczyć szereg korzyści, znajdziemy też pewną degrengoladę moralną, która próbuje być rozpowszechniana naprawdę szeroko. Nawet w Kościele, który, tak. powiemy, jest Ale... o ostoją wszystkiego, też nie jest całkiem idealnie. No, no dokładnie. Czy, czy dlatego mam przestać wierzyć w Boga, że jacyś księża dokonują rzeczy niemoralnych, prawda? To ja mam przestać wierzyć w Boga? Czy dlatego, że, że w Unii się dzieją pewne, w, w pewnych obszarach jej funkcjonowania dzieją się pewne rzeczy, które nie są korzystne moralnie czy z różnych innych względów? Czy mam rezygnować jakby z idei, pokojowego współistnienia i że ona daje większą szansę na pokojowe współistnienie, no też nie. Ale jak chcesz, to możesz z Unii wyjechać, czy ktokolwiek. jakby. To, to, tylko jest, to mi... jest piękne. Ja, ja zawsze jak ktoś narzeka na Unię, to, to właśnie jedyne, paszport daje możliwość Jedyne unijne miejsce. Człowieku, czy czwarte świata, nawet chyba z siedem ósmych jest dostępne. Jedyne miejsce, gdzie chrześcijanie mogą wyjechać by odciąć się od negatywnych wpływów tego świata, to jest wewnętrzna emigracja, to jest wewnętrzna przemiana, nazywana w Piśmie Świętym metanoją, nawróceniem, która pozwala mi żyć gdziekolwiek, ale na Bożych warunkach. I według, bo, I według Bożych zasad. Tak. I to też jeszcze w ograniczony sposób, bo nadal mamy obciążenie tej grzesznej natury, która gdzieś tam daje o sobie znać. I zobaczmy, że nawet ci ludzie, którzy doświadczają, jeszcze użyję innego terminu, nowonarodzenia, też się potykają, też upadają, też próbują budować jak najlepiej, ale i tu przypomina się mi się bolesne doświadczenie sprzed paru tygodni, kiedy. Kosztując szczęścia i zadowolenia małżeńskiego, jednym głupim, nieprzemyślanym ruchem, na, na wiele tygodni popsułem nasz pokój, nasze szczęście. Ja, ja mówię o skali bardzo małej, takiej, mm -hmm. której mm -hmm. doświadczam na co dzień. Nie, nie mam przywileju, a może tak wielkiej odpowiedzialności, żeby zajmować się sprawami narodów, bo tutaj Unia Europejska to jest twór taki naprawdę gigantyczny. Ale, ale my z takiego codziennego doświadczenia możemy odkryć, że słabość naszej natury, która będzie się ciągnęła do końca naszych dni, tych ziemskich, i dlatego jest potrzebne jakieś większe Boże działanie, prawda? Ona, ona zawsze może popsuć to, co najbardziej pieczołowicie, długoterminowo i z najlepszymi intencjami budujemy. A w tym programie, i za to jestem wdzięczny, nie wchodzimy w intencje ukryte, nieznane, o których ktoś tam próbuje gdzieś powiedzieć. Ja nie znam środowisk ludzi, którzy tworzyli ideę Unii Europejskiej, czy dzisiaj za to mhm. odpowiadają. Trudno mi jest palcem pokazać i powiedzieć, że ten człowiek, choć publicznie mówi y, pozytywnie, to ma złe intencje, a życie nauczyło mnie to, żeby być ostrożnym y, w osądzaniu cudzych intencji, szczególnie jeśli kogoś blisko nie znam, no bo. No bo łatwo wpaść w wielką pomyłkę i popełnić popełnić. Czyli to nie wypowiedzi? Unia Europejska jest zła, tylko nasza ludzka natura jest zła i człowiek jest zły. Gdziebym nie wyjechał. Raj popsuli się. Gdziebym nie, gdzie nie wyjechał, grzech i tak mnie będzie gonił i tylko ode mnie Oczywiście. zależy, czy ja, czy ja mu ustąpię, czy też nie. I stąd Oczywiście. ta obietnica, którą Bóg nawet skierował się do, do Kaina. Tak? Tam, tam, kiedy. Yy, yy, Czemu, się, czemu prawda, jesteś taki pochmurny? Czemu się tam zasępiło? Nie, nie, zasępiło twoje oblicze, prawda? E, e, za, masz m, oczywiście, ten, ten oczywiście, fragment, Prze zacytuj tak, tak. go, bo nie chcę zepsuć niedokładnym e, cytatem tego fragmentu. To pytanie Boga do Keina. No, tak. no. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. I dalej. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusić się, lecz ty masz nad nim panować. Więc właśnie, grzech nas będzie gonił, ale my mamy nad nim z Bożą Pomocą yy, zapanować. Więc gdzie bym nie pojechał? Więc skoro żyję w Unii i doczekałem się, że Unia w pewnym sensie przyszła do mnie i ma, to ja chcę widzieć dobre intencje i dostrzegam wiele bardzo pozytywnych zmian, chociaż nie jest to twór doskonały, i wiem, że się kiedyś rozleci, jak wszystko, co ludzkie. No właśnie chciałem o to zapytać. To ostatnie pytanie. Być może niektórzy włączyli i czekają, kiedy to wreszcie <noise> będzie, kiedy o tym powiedzą. Czy Unia się rozpadnie według biblijnych proz, według waszego spojrzenia takiego duchowego? E, czy ten twór przetrwa, czy jednak nie? No to może ja pozwolę sobie po prostu przeczytać interpretację Daniela. E, czyli był ten posąg widziany w śnie przez króla, i Daniel krok po kroku interpretuje kolejne elementy tego posągu. No i kiedy już ta duża koncentracja jest na tym ostatnim elemencie, w końcu Daniel, władcy imperium babilońskiemu, mówi tak. Za dni tych królów, to jest wiersz 44, Bóg niebios stworzy królestwo. Dołożę za dni tych królów tych, tej podzielonej, tak. podzielonej Europy, czy podzielonego świata. Tak. tak. Stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk. Rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. I pozwolę sobie doczytać jeszcze reakcję króla, bo. Ja uznaję oczywiście to sprawozdanie za historycznie wiarygodne, i dla mnie jest wielką rzeczą, jak ten człowiek, Nebukadnezar, który prowadził imperium neobabilońskie w takim no, szczytowym punkcie to, to była swego rodzaju no, druga Ameryka, czy, czy pierwsza w pierwsza. sensie światowej potęgi, która w tamtym czasie naprawdę miała, miała znaczenie reakcja króla. Wtedy król Nebukadnezar. Padł na swoją twarz i w sposób zgodny ze swoimi tradycjami, no, jakby tutaj. Oddał, oddał cześć Bogu. No tak, oddał cześć Bogu, oddał cześć Danielowi, ale, ale wyraził co? Wyraził uznanie dla Boga, który ma jakieś plany wobec tej ziemi i który ostatecznie jest największym z takich wizjonerów, tak? Którzy. No, no to jest ważne, bo. Często to sprowadza się do, do jednostki, która myśli, czy ten Bóg jest dobry, czy On ma coś dobrego do zaoferowania mi i nam, jako ludzkości. Tak. Ale to królestwo, które, które tutaj ma nastąpić po tym etapie rozbicia na żelazo, gdzie po Rzymie, ostatnim imperium ogólnoświatowym, nastąpiło rozbicie tego dziedzictwa rzymskiego. Na słabszych, silniejszych, którzy się próbowali łączyć na jakiś czas, nie udawało się. Jesteśmy na etapie takich prób łączenia, prawda? Gdzie już jest coś połączone, inni chcą się przyłączyć, inni chcą to rozwalić. I że kolejne imperium to już będzie nie żadne imperium ziemskie, które jako hegemon przejmie władzę nad całym światem, ale to będzie właśnie Królestwo Boże. Które położy kres wszystkim ludzkim dążeniom. Yy, I będzie to raczej forma ratunku dla ludzkości, która w pewnym momencie starając się budować być może coś lepszego, dojdzie do takiego punktu, że jak wszystko, co ludzkie nam nie wyjdzie, prawda? Czyli nie Unia Europejska, ani żadna inna unia ale to wcale nie, nie znaczy, będzie nas. Rentować. Ale to wcale nie znaczy, że, że, że to jest złe na tym etapie. Tak jest, prawda? bo już mówiliśmy, że wiele dobrych rzeczy przyniosła ze sobą. To, że Pismo Święte mówi, że przed przyjściem Królestwa Bożego, którego przyjście Jezus każe nam się o nie modlić. Przyjdź Królestwo Twoje, prawda, żebyśmy się taką modlitwą... To jest to Królestwo. To jest dokładnie to Królestwo, że ma przyjść. Mamy się o to modlić. Ale Pismo Święte mówi też, że przyjście tego Królestwa poprzedzą... Niepokoje społeczne, jakieś rozruchy, wojny, wieści o wojnach, kryzysy. Ja chcę przyjścia Chrystusa i sprawiedliwości społecznej na wieki. Ale z drugiej strony, czy tęskniąc za wieczną sprawiedliwością, mam tęsknić za wojnami, kryzysami, rozpadami organizmów politycznych, które, które to poprzedzi? One i tak będą. Ale czy mam się modlić o to, żeby nastąpiła wojna w Europie i żeby się Unia rozleciała, dlatego że jak oni się nie rozlecą, to Chrystus nie przyjdzie albo przyjdzie dopiero gdy się rozlecą? No, przejawem pewnej dojrzałości będzie, będzie na miarę swojego wpływu, możliwości, jakie Bóg dał nam w tym niedługim etapie życia tego ziemskiego doczesnego. Robić to, co najlepsze, by wspierać to, co wspierać to, co dobre. I wszelkie dobre intencje. Oczywiście, oczywiście, i mało tego, ja tutaj znowu odniosę się do pierwszego Piotra, według tego przesłania Piotrowego, gdy my jako wierzący ludzie, uczniowie Chrystusa, będziemy według kategorii ludzi żyjących wokół czynić dobro, to to będzie miało wpływ na to, że kiedy to królestwo z Księgi Daniela nastanie. To oni będą częścią tego królestwa. My musimy działać w ramach pewnego systemu, który jest wokół nas w sposób, w którym w tym systemie powiedzą, to są, to są ludzie czyniący dobro. Tak? Mm -hmm. To są ludzie czyniący dobro. I naprawdę i akurat w pierwszym Piotra jest wyraźnie powiedziana, taka jest wola Boża, byście czyniąc dobro, zamykali usta ludzi, Głupich, którzy myślą, że chrześcijanie to coś wywrotowcy, bo, bo tak czy inaczej patrzą na tą rzeczywistość. Ale ostatecznie odpowiedzią jest to, o czym tu mówimy. Nie Unia Europejska. Ale e, Boże Królestwo. Nie, nie nowa dieta, mhm. nie, nie więcej ruchu fizycznego. To są dobre rzeczy, które chcemy wspierać w skali makro czy, czy mikro, ale, ale to, co Bóg jest w stanie zrobić dla nas i, I dla rodziny ludzkiej. I myślę, że dla każdego z nas Pan Bóg znalazł jakieś miejsce. Jedni się urodzili w Unii Europejskiej, inni na nią czekali bardzo długo, a inni urodzili się jeszcze w innych miejscach. I nie miejsce naszego urodzenia decyduje o tym, gdzie, gdzie będziemy. Wciąż, jeżeli komuś się w Unii Europejskiej nie podoba, to, tak jak już mówiłem, jest tyle miejsc na świecie, gdzie I można. Kierunków. Tak, i kierunków można się udać na misję. I, I nie być w Unii Europejskiej. A jeżeli ktoś czuje powołanie, żeby w tej Unii Europejskiej czynić dobrze i rozsławiać imię Boga, poznanie Jego słowa, Jego królestwa, zapowiadając, że to będzie właśnie tak, a jesteśmy już na ostatniej prostej, to i tutaj też miejsce dla wierzących ludzi się znajdzie. Także ja osobiście jestem bardzo wdzięczny Bogu, że przyszło nam żyć w czasach pokoju, żebyśmy dobrze te czasy wykorzystali. Żeby te czasy dobrobytu nie spożytkować na grillowaniu, ale wykorzystać do poznawania Boga, opowiadaniu o Nim, o tym, co jeszcze przed nami, innym ludziom, którzy nawet właśnie w tym dobrobycie jeszcze bardziej potrzebują sensu i głębokiego poczucia odpowiedzi, znalezienia odpowiedzi, mm -hmm. po co my tutaj jesteśmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A ja zapraszam miłych widzów na y, kolejny program, a tematy na pewno się znajdą. Do zobaczenia.